Cześć, witajcie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić domowy cukier waniliowy z prawdziwą, naturalną wanilią w przeliczeniu na 1 kg o wiele tańszy od cukru wanilinowego z torebek. Zaczynam od przekrojenia laski wanilii wzdłuż na pół. Następnie za pomocą tępej strony noża, albo jeszcze lepiej za pomocą łyżeczki, delikatnie wydrążam ziarenka wanilii. Delikatnie, ale dokładnie wybieram ziarenka waniliowe z zagłębień i nie przyciskam łyżeczki zbyt mocno, żeby oprócz ziarenek do cukru nie dostała się przypadkiem skórka. Wydrążone ziarenka mieszam dokładnie z cukrem, rozcieram ewentualne grudki i jeśli zdarzyło się, że fragmenty skórki wpadły do środka, usuwam je. Cukier waniliowy przesypuję do słoiczka, do którego wcześniej wrzuciłam skórki od wanilii. Do słoiczka raz na jakiś czas dorzucam nowe skórki, na przykład kiedy upiekę sernik. Starych skórek pozbywam się, kiedy stracą swój zapach. Słoik szczelnie zakręcam i wykorzystuję cukier waniliowy do deserów, do wypieków, a czasem nawet do słodzenia kawy. Zapraszam Was serdecznie po więcej porad kulinarnych i przepisów na pozytywnakuchnia.pl.